Koszarka.pl, Piotr Adamek, witam was moi drodzy. Dzisiaj będzie taka część bardziej instruktażowo-praktyczna. Patrzymy sobie na koparkę łańcuchową amerykańskiej marki Barretto. To jest model 1630 STKB z napędem gąsienicowym. Gąsienica 18 cm. Wszystko opiera się o hydraulikę. Jednostka napędowa, dwucylindrowy silnik Brixa, 16-konny. Z pełnym smarowaniem ciśnieniowym. Łańcuch tutaj mamy z ramieniem 76 cm. Łańcuch jest do gleby mieszanej. Na przemian mamy zęby kopiące i wybierające. Na wyposażeniu opcjonalnym jest wybierak, który ja tutaj na potrzeby tej prezentacji założyłem, żeby pokazać, jak maszyna wygląda z tym wybierakiem. Urządzenie świetnie sprawdza się zarówno do pracy na terenie prostym, jak i pochyłym z uwagi na smarowanie ciśnieniowe. No i ten napęd gąsienicowy tutaj z systemem ATC, który dzięki któremu możemy jechać po nierównym terenie, ponieważ te zębatki napędowe, one tutaj pracują góra-dół, więc jakby działają na zasadzie zawieszenia. Część instruktażowa, więc tak. Samo uruchomienie maszyny. Ciągniemy dźwignię z pozycji zimnego silnika, zaciągamy dźwignię ssania. Na potrzeby tej prezentacji ten silnik już jest rozgrzany, więc za ssanie sobie zamknę. Pamiętamy, z zimnego silnika ssanie załączone. Obroty ustawiamy tutaj na mniej więcej na pół gwizdka. Przekręcamy kluczyk w prawo. I maszyna jest gotowa do pracy, tak? Podnoszenie, opuszczanie ramienia kopiącego. Tak jak widać, podnoszenie, opuszczanie ramienia. Tutaj mamy sterowanie, tak? Dwie dźwignie do przodu, maszyna jedzie. Sterowanie prawą gąsienicą, sterowanie lewą gąsienicą. Podobna sytuacja w drugą stronę. Delikatnie skręca w lewo, do tyłu. Prawa, delikatnie skręca w prawo, do tyłu. Gwałtownie. Proszę bardzo, w drugą stronę. Ok. Teraz włączymy sobie napęd łańcucha. Tak. Trzymamy tutaj, obie dźwignie zaciągamy do siebie. Maszyna jedzie, tryb roboczy. Zanurzamy ramię, tak, i kopiemy. W przypadku zakopania się łańcucha, bieg wsteczny łańcucha załączamy, tak? Do wykopywania jakichś kamieni, korzeni i tak dalej, tak? No i tutaj mamy system, dzięki któremu możemy sobie bardzo precyzyjnie nastawić kierunek kopania, czy kopiemy prosto, czy kopiemy lekko, po lekkim łuku. Teraz patrzcie, dokręcam prawe pokrętło i maszyna delikatnie łukiem jedzie w prawo, jak widać. Luzuje, widzimy, wraca do pozycji prostego wykopu. O, widzimy, maszyna obierze nam teraz w prawo. Ustawiamy, jedzie równo. Tutaj pokazałem, tym systemem możemy sobie bardzo precyzyjnie regulować kierunek wykopu, jeżeli tutaj te gwinty ustawione są, jeżeli ustawione są równo tutaj i tutaj, wówczas po dociśnięciu tych dwóch dźwigni maszyna będzie przeprowadzała nam bardzo równy wykop, zarówno na prostym, jak i pochyłym terenie. Natomiast jeżeli będziemy sobie tutaj delikatnie, tutaj widać, o, co się dzieje, ta dźwignia się delikatnie podnosi do góry, więc ona w zależności od tego, jak te gwinty będą ustawione względem siebie, ona będzie delikatnie nam jechać po łuku w lewo albo delikatnie w prawo, tak? Więc tym samym możemy sobie bardzo, bardzo dokładnie, dosłownie z chirurgiczną precyzją regulować ten wykop. To, co pokazywałem tutaj, tak? Bardzo wygodny system, zaciągamy tutaj tą dźwignię, łańcuch zaczyna nam kopać i w tym momencie jakby mamy tutaj wszystkie elementy do obsługi wykopu w obrębie jednej ręki, więc możemy sobie de facto jedną ręką sterować tym wykopem. Dodam tylko tutaj, że jako alternatywę do rozruchu na kluczyk, który gdyby się okazało, że czasem na przykład akumulator się rozładuje, no i trzeba awaryjnie, tutaj mamy rozruch linkowy po tej stronie. Tutaj pokażę jeszcze na czas transportu czy dłuższego przechowywania, mamy tutaj kranik paliwa, więc możemy sobie go przekręcić w pozycję zamkniętą, jeżeli maszyna przez dłuższy czas nie będzie pracować. Wszystkie punkty smarne tutaj wyprowadzone są, nawet jest napisane grease daily, czyli smarować codziennie. Jak sobie maszynę obejdziemy dookoła, to wszystkie te punkty smarne będą dobrze widoczne. Po tej stronie
mamy licznik motogodzin. Jak maszyna jest włączona, tutaj na bieżąco pokazuje nam aktualne obroty silnika. Widać elementy sterowania, tutaj są bardzo wygodne, no i bardzo praktyczne, nie ma tutaj żadnych linek, pasków i tak dalej. Tutaj mamy, widać, ścięgna stalowe, więc wszystko jest takie toporne dla użytkownika, który no nie ma takiego zacięcia serwisowego, no a i pod tym względem maszyna jest bardzo wygodna w serwisowaniu, tak? Zrobimy sobie teraz jazdę próbną. Okej, odrobinkę teorii tylko. Odpalamy maszynę, włączamy łańcuch i na pierwszym etapie zanurzamy łańcuch do ziemi, na taką głębokość, jaka nam odpowiada. Po zanurzeniu łańcucha przy stale pracującym łańcuchu zaczynamy pracować, tak? Czyli włączamy napęd wsteczny gąsienic i powoli robimy wykop. W zależności od tego, z jaką będziemy pracować glebą, jeżeli gleba jest, powiedzmy, taka przewidywalna, normalna, no to tak będzie wyglądać procedura. Zanurzamy łańcuch do zadanej głębokości, włączamy bieg wsteczny i jedziemy, tak? No i regulujemy sobie prędkość w zależności od twardości terenu. Inna jest sytuacja, jeżeli mamy do czynienia z bardzo twardą, zbitą, gliniastą ziemią. Wówczas stosujemy tak zwany system otwieracza do konserw, czyli zanurzamy ramię, robimy wykop, podnosimy, cofamy się, zanurzamy, podnosimy, cofamy się i tak dalej. Tutaj widać, że ta ziemia jest dosyć miękka, więc tutaj pojedziemy sobie metodą klasyczną, także zapraszam. Odpalamy. Cała czynność przeprowadzona dosyć wygodnie, dosyć łatwo, no i jak tutaj widać, dosyć skutecznie. Zdarzyły się nam też jakieś cegłówki i bezproblemowo się przez takie cegłówki maszyna przedziera. Natomiast jak zauważyliśmy tutaj na początku, ten wybierak, on wchodzi na twardą glebę, więc jak robimy pierwsze zanurzenie, delikatnie zanurzamy się, podnosimy, cofamy o jakieś 15-20 cm, żeby ten wybierak tutaj wszedł nam też w to zagłębienie, no i zaczynamy przeprowadzać wykop, tak? Także to była nasza część praktyczna. Maszyna prosta, bardzo wygodna w użyciu, z napędem gąsienicowym do pracy zarówno na prostym i pochyłym terenie. Koszarka.pl, Piotr Adamek. Jeśli podobała Wam się ta prezentacja, łapy w górę. Dużo ciekawszych materiałów już wkrótce w asortymencie tego producenta. Dużo innych ciekawych maszyn. Wprowadzamy je regularnie do naszej oferty. Będziecie widzieć wszystkie maszyny na naszych prezentacjach. Macie pytania? Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach poniżej tej prezentacji. Piotr Adamek, koszarka.pl. Pozdrawiam.